Siemaniska, z tej strony wasz Muchomor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Epic Battle Fantasy V. Tak jak moi drodzy mówiłem, robimy sobie małą przerwę od walki z Posejdonem, gdyż no nie jestem w stanie pokonać skurczybyka. I być może po prostu uda nam się znaleźć coś w skrzynkach, mniej więcej chodząc po świecie. Może uda nam się znaleźć coś ciekawego, co nam dopomoże w tym. Zaczniemy od razu sobie od walk. Mianowicie, o proszę, mam wszystkie kalamarnice z tych złapane. Na co one są nieodporne? One na wszystkie na lód chyba były. Tak, wszystkie są na lód nieodporne, więc bardzo ładnie się w takim razie składa. Jednakże trochę będzie z tym problematyczne, bo niestety tutaj w galerii poziom trudności skaluje się do naszego. Ale jakoś sobie poradzimy. O, ten już nie ma macek. Bardzo dobrze. Całun. Ale damy sobie radę na spokojnie. Może uda się wykończyć go? Udało się, aż 38. Bajerancko. Natalii, możesz wolność jednego konkretnego. 16 tysięcy i ty też, Anna, możesz odwalnąć tego jednego. Niektóre z moich umiejętności zostały wyłączone. Tak, tak, tak. To znamy. Bardzo nam się ten efekt nie podoba. Cudownie, kolejny załatwiony. Z łatwością. Chyba jednak się poziom skaluje. W sensie, poziom się skaluje się do naszych umiejętności, to wiem na pewno. Ale może wraz z tym, że mamy nastawiony poziom zerowy. Ładne obrażenia. 36 tysięcy. No, niestety nie dostajemy żadnych pedeków. I może to jest błąd mój. Mamy ozdobę, wielkie brwi. Przerazujące brwi wykonane z wodorostu. Zapewnia niewrażliwość na efekty utraty tury. Chodzi za sztucą efekty utraty tury? Zwykły żółw zwiększa maksymalne punkty życia drużyny o 1. Wow. Jedno więcej HP dla każdego. Mamy golemy. Kiedy byłam młodszy, to samo robiłam takie... To nie golemy, tylko totemy. Takie totemy. Ale ostatnio wyszło to z mody. No cóż, no cóż, no cóż. No żeż ty. Bardzo ładnie nam tutaj giną. Tylko te widzę, w te pudłujemy. W jakiś sposób. Ale powinno być już okej. O, skapitulował. A ten? Ten nie, ten chce się trzymać. No i dobrze. Z tą różnicą, że on jest nieodporny na mrok. Proszę ciebie, bardzo robisz papa. 18 tysięcy. O wiele za dużo. O! Inne duszki wyglądają jak dzieci, ale ten jak staruszka. No właśnie, to jest nowy duszek. Tego jeszcze nie mieliśmy okazji widzieć duszka. Zobaczmy go. Wietrzny duszek, okej. Okay. Natalii nie ma tury? Myślałem, że będzie jeszcze miała turę. O, proszę. Walnijmy tego duszka. Nam piąchą dowalił. Nieładnie. Nieładnie. W sensie nie dowalił, to nie było jakoś mega okropne, ale... Dobra. I teraz tak. Myślę, że zaatakuje tak. Zeszło jej trochę HP. Zrobimy sobie już od razu przywołanie w sumie. Bo to są małe stworzenia z tego co kojarzę. Więc teoretycznie powinniśmy chyba mieć już możliwość złapać? No, jak widać. Z bardzo wielką łatwością. Wręcz. A, ten się naładował, zobaczcie, skubanego. Jednakże mogę zrobić coś takiego, że mogę siebie złapać. Zmarnowałem turę. No dobra, w takim razie tak was zwolnimy. Czemu akurat w tego? Czemu akurat w tego jednego musiało pójść najwięcej tego wszystkiego? Na kamień jesteś nieodporny. On żyje jeszcze. Ojejku. Ojejku, jejku, jej. Nie podniesiemy się przez to. Dobra, teraz jest już na pewno po tobie.
Anno, ty możesz mnie walnąć teraz tak, ognistym. Nie, ognistych ty nie miałaś żadnych strzał. Ale masz za to elektryczne. Na tego ziemnego nie podziała, ale ma ogłuszenie. O Jezu, wszyscy mają ogłuszenie. O proszę. Lodowy duszek, zobaczcie jak mu w ogóle nagle HP zleciało. Ognista kula w ciebie. Ten jeden sobie z nami tutaj zostanie. Chociaż zaraz powinien chcieć się wycofać. Chociaż nawet nie będzie miał na to okazji. Dobra, bardzo fajnie, mamy nowego stworka w takim wypadku, wiecznego duszka. I co my tutaj teraz mamy? Mogę tutaj wejść? Tak. Złoty bilet mogą zostać wymienione na darmowy sprzęt w Gildii Wojowników. Niestety nie jesteś członkiem. Mamy jeszcze ciasto. Zapasy sterydy ciast dla Natalii od razu. I tutaj z nimi trzeba powalczyć. O Jezu, ale one duże są. Podoba mi się, że bardzo mi się podoba fakt, że ta kruszyna tutaj nam wychodzi. I nam wspomaga. Że mamy lepszą tą obronę magiczną. Dobra, zobaczmy. Bardzo ładnie schodzimy im z hapeków. I jeszcze tak, tylko nie w tego jednego. Znaczy, oczywiście, że w tego jednego musiało pójść wszystko. Co za złośliwość losu. A, wstrętny rabale. Nieładnie, nieładnie. Ty jesteś nieodporny, moja droga, na kamień. Okej. Okay. Pony. Ty też jesteś nieodporny na kamień, okej. Okay. O, rzesz ty, jak to pudło? Co znaczy pudło? Tym razem zadam lodowymi. Zamroziliśmy go. Ten kapituluje, więc spływaj stąd. Myślę, że tak zadamy. No, spudłowaliśmy. O nie, nie ma kapitulacji, idziesz z nami. Mamy go. Dobra, i teraz mamy dostęp do aż dwóch skrzynek. Nawet trzech wręcz bym powiedział. Tutaj do tej jednej. Mamy ekspreso. Cieszy mnie ten fakt niezmiernie. I tutaj mamy... Ile moroszek, ile frytek, ile soku pomarańczowego. Ten sok pomarańczowy bardzo często się tu w sumie pojawia. To wygląda bardziej mi na walkę. Nie, to nie jest walka. Sterydy. Natalii bardzo dużo tutaj dostanie z tego. Cieszy mnie ten fakt w sumie. No i dobra, odblokujmy sobie przejście. Jej. Dobra, moi drodzy, tak. Polecimy sobie gdzie indziej nieco. Do Sosnowic Czerwonych mogliby... Nie do Sosnowic, tylko do Mistycznej Puszczy. No właśnie, do Mistycznej Puszczy moglibyśmy sobie tutaj lekko zajść. Gdyż co nieco nam tutaj brakuje. Mamy parę skrzynek do jeszcze zwiedzenia. Te glutki mamy załatwione. Mamy w sensie złapane. Łacie pani. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I jeszcze raz poproszę. Dziękuję, dziękuję. I po was. Ja. Takiej fajnej tury jeszcze nie miałem. No i pedeki wpadają, mimo że są strasznie małe, ale wpadają. Złoty klucz! O kurcze. To wiecie co, to mogę na szybko wrócić się jednak do galerii. Bo dzięki temu będzie mi odblokowane prawdopodobnie może jakiś sprzęcik ładny, czy coś podobnego. Pójdźmy w takim razie na lewo. Bo tutaj też powinniśmy mieć odkrytych parę nowych pomieszczeń. Jednakże tutaj widzę, że w tym byłem. W tamtym też pewnie byłem, więc tutaj po prostu odblokujmy sobie kolejny sprzęcik. Karta. Zwiększa maksymalne punkty życia drużyny o 3. No i korzenie jakieś, okej. Tutaj mamy w sumie dużo glutków. I wiem, że tutaj bym chciał się przedostać. Tylko to musiałbym iść, no właśnie tędy. Wiecie co, pójdziemy. Wiecie co, pójdziemy, jako że tutaj są glutki praktycznie. O, glutkowe myszki. Glutkowych myszek nie mamy. Nie zabij. Dobrze, nie zabite. Nie ma kapitulacji, idziesz z nami. I lodem.
Cudnie. O nie! Cudownie, że on się tak pokazuje. Szkoda, że to tylko nie jest ten monolit. To już by w ogóle było genialnie. On jest na wodę nieodporny, więc proszę ciebie bardzo. I jeszcze raz. Ty, Natalii, miałaś też również bąbelki jakieś. No i do wannu już. Mimo, że to nie były jakieś największe obrażenia, to wystarczające na szczęście one były. W tę stronę tego nowa się nie przesunę. Muszę jednak z tego wyjść. I jeszcze raz wejść. I zawalczyć tutaj, żeby móc się tam dalej przedostać. O! Nie mamy glutkowego króliczka i lodowego glutka. Stąd. Lodowy glutek będzie chyba odporny na lód. No właśnie, on będzie odporny na lód. Mimo to zwalniamy w ten sposób. Zabiliśmy tego glutka. Nie, chcę go złapać. Skoro mamy tutaj możliwości, to go złapiemy. Jeszcze raz. O, tego glutka wolę lepiej. Teraz jak tu nie zadać za dużych obrażeń? Zwykłym atakiem? O, Jezus. To jest... To trochę za bardzo obrywa nasz kolega tutaj, glutkowy. Aha. No tamtego możesz. Za tamtego ci dziękuję, kolego. Kradzież. Uśmieje się, jak kradzież go zabije. Nie zabiła, okej. I teraz powinniśmy móc go złapać w sumie. No, dobra. Zniewolony. Przydałoby się wykończyć któregoś z was. Ty jesteś nieodporny na wodę, więc zostaniesz z wody. Podoba mi się tutaj nawet muzyka, jest taka przyjemna. Całych nas obrzygał. Mamy minusy do celności. Nieładnie. Ponownie tak samo. Chociaż on miał bonusy, on może się... Nie, jest ok. Cieszy mnie ten fakt. O, żeż ty, przyzwał sobie glutkę kolejnego. O! Dopiero co się pozbyłem wszystkich, a nagle tutaj mi wszyscy przychodzą? Jak to tak? Mogę walnąć we wszystkich. Szansa na to, że... No właśnie, że ten dostanie jest spora, jak widać. A ten jeszcze też podostawał z wody. Jednakże on jest bardziej nieodporny na ataki ogniste, więc no, w końcu jest lodem. Ma to jak najbardziej sens. 42 tysiące. Ładne obrażenia, ładne. Skapitulujesz? Nie, nie skapitulował. Chcę dalej walczyć. Dobra, przejdę na Natalii, chcę mieć po prostu szybciej to i jesteś nasz. Jeła. Trochę taki odcinek dziś dla wyluzowania. Dobra, tutaj mamy rzepkę, widziałem. Kurczę, już osiągnąłeś więcej na swojej przygodzie niż ja w całym swoim życiu. Nie wygląda to dla mnie zbyt różowo, kolego. Okej. I teraz tak. W końcu mam dostęp do tej skrzynki jednej. Ozdoba, mała chmurka, zwyczajna chmurka, zwiększa ilość otrzymywanych PP z pokonanych przeciwników. Dwa razy na maksymalnym poziomie, o proszę. To jest w miarę okej w sumie rzecz. Czy on dodaje bonusy? Odporność na wodę. Tutaj też to ulepszymy. Wiecie co, odporność na wodę. Z chęcią wykorzystam w takim razie ten fakt, że on ma tą odporność. Jakbyśmy dali to Matowi... Efekt pośpiechu, efekt słodkości. Damy to Matowi i dzięki temu... O, znacznie wzrosło mu też HP-ki. Zobaczcie, mamy 100% odporności na wodę. Więc ten fakt mnie cieszy. I co ja dałem? Dałem efekt słodkości. Premia do celności, premia do tego.
Czy tobie coś mogę? Zwyczajne kolorczyki na postać efekt farta. Mogę to wymienić. Mogę to wymienić tobie i ty dostaniesz. Proszę bardzo. Sercowy ten wisiorek. Mapka. Cyk. Zobaczcie, jak ładnie udało nam się zczyścić całą tą część mapy. Cieszy mnie ten fakt. Cieszy mnie ten fakt. Aha, widzę, że muszę przejść naokoło tutaj teraz. Jeszcze raz muszę zawalczyć z tym glutem? O Jezu. Mogę jednak nie wychodzić z tego miejsca. Dobra, zawalczymy na szybko. Jeszcze raz. Jak się nam udało, to i drugi uda się. Wodniste. Te się poddadzą, więc można tego jednego atakować. Dobra. Jezu, nie przyzywaj mi tu kolejnych. Nie po to was tutaj dobijam. Dobra, zrobimy tak. Jak nie dobiję tego jednego, to... No właśnie. Wodny gejzer. Mogę go spróbować złapać. Raczej to powinno dać radę. A ciepła nie. No... Taki stwór? A udało mu się nas... Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że taki stwór... Taki średni stwór będzie miał możliwość ucieczki na takim poziomie HP. Dobra, tutaj ciebie. O, piaskowego glutka nie mam. Nie zabiję go. Dziękuję. Tego jednego trzeba złapać nam. On jest nieodporny na lód, więc muszę użyć po prostu kradzieży na nim. I jesteś nasz. Mamy go. Mamy. Lód. Cudownie. Oczywiście, że musiał w tamtego walnąć. Podoba mi się fakt, że tutaj ma ten piaskowy glutek. Duży piaskowy glutek ma tego creepera. Zamrozić się ich udało, obydwu. Jednakże to zamrożenie niestety musi zniknąć. Pudło. Damy sobie radę z nimi. Przepraszam za zimnięcie. Proszę ciebie bardzo. A jeszcze nie, o ty skubany. Już na pewno po tobie. 15 tysięcy, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zatem tak. Co jeszcze mamy w tej skrzynce? Pewnie sterydy też również jakieś. Mamy też ozdobę. Czasami rozbłyskowy ładowaniami elektrycznymi. Zwiększa odporność na grom i ogłuszenie. Cudnie. Widzę, że całkiem ładny. Całkiem sporo tutaj sprzętu mogliśmy zebrać. Tutaj. Nie możemy ulepszyć. Okej? Tutaj widzę Natalii. Możemy ulepszyć to. Anna może dostać też to. Nic więcej. Nikt inny. No okej, okay. W takim razie trzeba nieco wyjść stąd. Tutaj się skierujemy jeszcze, żeby... Teoretycznie wtedy będziemy mieli zczyszczony... Wiecie co, będziemy mieli wtedy zczyszczone wszystko, tak naprawdę. O Jezu! Wodny przeciwnik z elektrycznymi atakami? To się źle skończy, jeśli zmokniemy. Mamy nowych tych koleżków. Okulary rentgenowskie zdobyliśmy, achievement. I mamy tak, magmowego przeżuwacza oraz mamy zmutowanego przeżuwacza. Czy wszystkie są nieodporne na światłość? Nie wszystkie dokładnie, ale większość. Więc możemy dać światłością. Osłabienie. Sporo efektów nałożyliśmy. Czy tym mogłem... Nie, tylko w pojedynczy, okej. Okay. Co mnie tutaj podżerasz, kolego? Fajny to jest w ogóle efekt dźwiękowy. Podoba mi się. Pa, 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 pa.
Nie chcę go zabić, więc użyję elektrycznego może. Dobrze. I teraz tak, trzeba użyć przywołania, nie tego przywołania, tego przywołania. I powinniśmy móc dać radę go zabrać ze sobą. W tym momencie. Mamy go. Cudownie. To jeszcze tylko zmutowany. Co nas tutaj krzyczecie? Krzyczecie, Boże Święty. Co ja wygaduję? Co ja wygaduję? Krzyczecie. Co nas tutaj krzyczycie? Szkoda, że nie tego jednego, ale okej. Mogę zadać mu z efektu tego. Nie powinno go tu zabić, no właśnie. Mogę tak jeszcze zrobić. Dobra, jemu już całkiem ładnie zeszło. I teraz tak, ponownie przywołanko. Proszę ci bardzo. I jesteś mój! Oho. Nie, jest ok. Bardzo mi się ten fakt podoba. Lodzik. Załatwiony. A ty byś mógł się wycofać. Nie, nie wycofa się. O, załatwisz go? Dziękuję. 22 tysiące, dużo w ogóle zadał. Spore obrażenia, spore. Dobra, mamy jeszcze kolejne dwie skrzynki. Kolejna ozdoba. Dron chętny do pomocy swoim mięsistym panom zwiększa szansę na schwytanie wroga. O, szczerze, chcę go już wyposażyć. Bo chcę mieć szansę. Chcę mieć spore szanse na złapanie naszego kolegi, który będzie problematyczny prawdopodobnie w tamtym miejscu. A Natalii dałem strasznie okropne itemy w sumie. Jak tak teraz patrzę. Co tutaj mamy z kolei? Mamy ziemniaka, mamy dyskietki. Więc jeszcze te sterydy właśnie wam porozdzielam może. I teraz możemy przejść jeszcze tam. I tutaj mieliśmy... Właśnie, tu mamy ostatniego stwora, moi drodzy. I mamy wszystkie skrzynki z tego miejsca. O, mam jednego krzyczka nie mam złapanego. Tego piaszczystego. Więc tak, kradzież. Jeszcze raz. Jeszcze raz, chcę trafić go, ja chcę go trafić. No, ten jest ładniejszy, tego wolę. Powinniśmy mu go dać radę złapać. Cudownie. A cała reszta do piachu. Nawet ładnie się trzymają. Ale zaraz i tak będzie po nich. A nas podgryzają. Gdzie mnie tutaj grzybem? Gdzie mnie samym mną szczujesz? Kurczę, ładnie się oni trzymają, widzę. Ten się najlepiej trzyma. Skubany. No bo jest odporny i na to, okej, okay, no to dostaniesz ze świętej strzały. Kurde, Felek dobry jest. Dziomek jest dobry. Jeszcze raz masz. Co? On ma unik 124? Okej, okay, zdenerwowałeś mnie, typie. I dobrze, Cinek. O, jeszcze tutaj mamy brejaki. Brejaki są nieodporne na obrażenia te, który ma... Tego możemy walnąć, po prostu po kolei. Trzeba będzie świętych używać. Obrażeń. No ale na spokojnie sobie z nimi damy wszystkimi radę. Po tobie? Tak, po tobie. Cieszy mnie to. Po tobie? A nie, nie po tobie. Nie po tobie, nie po tobie. Tak, możemy walnąć. O, cieszy mnie fakt, że w jednego.
Anna zyskała efekt tego. Cieszy mnie to, cieszy, chociaż nie ma potrzeby jakiejś takiej niewiadomej jak. I proszę ciebie bardzo, teraz powinieneś trafić. Tak. Mamy to, moi drodzy, załatwiliśmy wszystkie potworki z zewnątrz tutaj, w galerii. I co mamy? Mamy kolejny ekspreso, kolejny sok pomarańczowy i mamy onigiri dla bezłapa. Dobra. A to mi się nie podoba fakt, że to nie jest przesunięte. Powinno być. Dobra, moi drodzy. Pójdziemy sobie w takim razie gdzieś indziej. Dawno nie byliśmy w fortecy. A wiem, że tutaj w środku też coś dla nas zostało. Więc chcę się o to tutaj skierować. Tu sobie może w sumie zaznaczę, bo tu widzę, że mamy coś ciekawego. Nie chcę jednakże tam wchodzić. O, i tutaj mamy na mapie też automat. Okej. Bardzo prosto. Musimy przejść na lewo. Czy ja tutaj mogę się do tego dostać, czy nie mogę się do tego dostać? Teoretycznie, jako że mamy już drabiny, to powinniśmy móc. No właśnie. Skarb. 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 I jeszcze jeden skarb. Czapka, mroczne wrotki, kulki wypełnione magiczną mocą. O! Cieszy mnie to. Pyk, pyk. Odhaczone. Tutaj jest konsola, z którą możemy pogadać? A nie, a to jest ta bramka po prostu. Tu byliśmy. Trzeba się skierować w takim razie w tamtą oto stronę. W górę, górę, górę. A, i tutaj też potrzebowaliśmy drabiny. Mamy wszystko w takim razie. Game Child, złoty bilet kolejny. Dużo tych biletów mamy tutaj. I w fortece chyba też zaraz mamy całą zwiedzoną. W sumie już chyba mamy zwiedzoną nawet. Wiem, że tutaj on chciał... Nie pamiętam już co dokładnie. On chciał chyba płytę? Nie. List. Są tu jakieś pilne wiadomości. Najwyraźniej nie warto rozmowy telefonicznej. Przy kraterze. Aha, przy kraterze. To zanim tam się dostaniemy, to trochę czasu jednakże minie. Mapa. Czy ja tutaj przechodząc... Nie, to jest... No właśnie, tutaj nie ma wyjścia. Trzeba wyjść po prostu. Musimy się stąd ulotnić. I tutaj powinniśmy coś mieć z tego, co mi pokazywało. Mapa. Tutaj mamy. A moment, nie odznaczyłem sobie tych skrzynek? Nie, bo pokaz... Aha, okej. Okay. Najwidoczniej sobie nie odznaczyłem. O, 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 tutaj coś widziałem, że można przejść. Tu jest jakaś skrzynka czy coś? Nie, tutaj nic nie ma? Nie, no tutaj nic nie ma, okej. Okay. Dziwny region. Dziwne w takim razie przejście. Jest strasznie dużo tutaj tych metalowych totemów. Można jednego załatwić. Jednych załatwić, jak widać, jednak. Dawaj, we wszystkich. No co wy nieodporni? Na prądzik. Prądzik. Tylko żebym jeszcze trafiał. Z celnością coś chyba u mnie jest nie tak. Z unikami dla naszych postaci, bo widzę, że obrywają. W sensie obrywają, nie możemy też trafiać po prostu przeciwników. I burza. Kapitulacja. Okej, okay. W takim razie cię złapiemy. Skoro kapitulujesz, to cię złapiemy. No, tutaj już trochę więcej patyków dostaliśmy. Mimo, że walka nie była w ogóle wymagająca. Ciebie. Jezus Maria, za dużo was tu. Bardzo ładnie udało się ich wykończyć. Kapitulacja. To złapmy sobie tego. Tamten i tak skapituluje. Chociaż możemy sobie złapać i obydwa.
Kwitnące wiśnie. Wszyscy mają szansę na efekt pośpiechu między turami. O proszę. Jeśli miałbym kogoś takiego właśnie z kwitnącymi wiśniami, to by było spoko. O, dziękuję. No nie, dziękuję. No i mamy efekt pośpiechu, tak jak powiedziano. Lodzik, lodzik, lodzik. Możemy lodzikiem w takim wypadku. Zamrożenie. A cudnie, bo ona jeszcze miała efekt pośpiechu. Jeszcze raz. Bo to by było to takie dobre. No i został nam tylko tutaj ten kolega, więc proszę Ciebie bardzo, do widzenia. Jej! Pa, pa, pa. Co tutaj możemy w takim razie znaleźć na dole? A. Tu już byłem. Czy mam jakiś koralowy klucz może? Kluczowe. Mam jeden koralowy klucz. Więc z chęcią wykorzystam ten fakt. I po niego tutaj po tę skrzynkę się przejdziemy. Tylko surowce niestety. No ale zawsze coś, no zawsze coś. O, kolejny ten, kolejny automat tutaj mamy. Pyk, zaznaczony. Raz, dwa, trzy, to w takim razie zaznaczone, jest tutaj zaznaczone, ok. Tutaj na mapie miałem coś nieodznaczone? Nie, wszystko jest zaznaczone. Sprawdźmy w takim razie, co możemy jeszcze tam na lądzie znaleźć, wyżej trochę nieco. W sklepie. Chcę się przejść trochę też do sklepu. W którą stronę najbliżej? Tędy. W górę, w górę, w górę, w górę. Mamy sklep oczywiście z bronią. Właśnie do tego sklepu chciałem trafić. Kup. Paszcz. Gigantyczny pogromca. Czy to nie są przypadkiem te same, co mieliśmy w tamtym sklepie? Tak mi się wydaje. Okej. Wyżej również podejdziemy. O, i tutaj mamy krzaczka. Pyk. Zaznaczone. Do tej pory nie rozwiązałem jeszcze tej zagadki z tamtym. Czy tutaj mam sterydy? Nie, ale... Nie, tutaj mam to podstawowe. Ja chcę sterydy. A, nie mogę dostać sterydów. Okej, okay, tutaj nie sprzedaj, tylko kup. Całkiem sporo tego jest. Czy w sumie ja chciałbym sobie coś ulepszyć? Ten ma poziom czwarty. Kuźnia. Potrzebowałbym jeszcze 8 szafirów. Po ile są szafiry tutaj? Proszę mi, droga pani, powiedzieć, po ile są szafiry. 880, też nie drogo. Więc na razie sobie ją zostawimy to. Na kiedy indziej. Dla ciebie księżycową perłę. Jedną księżycową perłę. Chyba nie powinna ona być aż tak droga. Aha, tylko że jeszcze tutaj nie ma jej odblokowanej na tym etapie sklepów. Okej, okej. O, bezłapowi możemy ulepszyć sprzęcik. Teraz tak, czapki. Wszystkie są na piątych poziomach. Wszystkie jest też na piątych poziomach. Tutaj mamy też jeszcze tą czapkę. Tutaj potrzebujemy mniej atłas. 4 atłasu potrzebujemy. Atłas był po ile? Po 600. Dobra, możemy kupić. To jednak możemy, to na razie możemy kupić. Żeńskie czapki, proszę bardzo. Będziemy mieli Nampfula ulepszony. No proszę, tego nie ulepszałem. Jeszcze. W sumie, skoro mam możliwość, to będę ulepszał. Tak naprawdę, bo do niczego innego w sumie... O Jezu, lodowy glut tak akurat mi zejdzie. Dopiero co go złapaliśmy dzisiaj. No dobra. O, duży lodowy glutek za to. Jest teraz do tego potrzebny. I nic więcej. Okej. Okay. Chcę spróbować zrobić tą zagadkę.
Jak by to zrobić w sumie? Bo tutaj przez to, że tak naprawdę są te wyznaczone, nie mam pojęcia właśnie, jak się do tego dostać tutaj. Bo... chociaż nie no. No właśnie. A, tutaj mogę przejść, okej. Ja myślałem, że tutaj nie mogę wchodzić. To głupio mi, że tego nie zrobiłem wcześniej. W takim wypadku. Do czego w ogóle są nawiązaniem te postaci? Bo mi się wydaje, że to może być ponownie jakaś gra mata. Tylko niestety nie kumam, która. Nie rozpoznaję jej po wyglądzie postaci. A co to, ciebie nie mogłem tam? Skubany. I mamy to. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Mamy miecz Wrota Niebios. Cudownie. Proszę bardzo. Ulepszony. To też ulepszymy, to też ulepszymy, to też ulepszymy. Kostur jeszcze możemy ulepszyć na talii. Spluw żadnych nie. Wszystko patrzyłem już chyba mniej więcej po kolei tutaj. Okej. Więc to mogę sobie odznaczyć. Tutaj na lewo jeszcze coś powinniśmy mieć od tego miejsca. O, tutaj jest skrzyneczka po prostu. A, tu potrzebujemy po prostu tego. Mamy. Bardzo łatwo, bardzo szybko. Odznaczone. Tu w lasku też powinniśmy coś mieć. Pewnie też albo drabiny, albo... również potrzebujemy tutaj, jak widać. Dobra, zawalczymy tutaj z krzakami. Z zaroślami raczej. Proszę bardzo, ogień! O Jezu, one strasznie mają niskie HP-ki tutaj. Bardzo niskie. Zupełnie inny poziom niż nasz. Ledwo dostajemy pedeków, nawet nie widać tych linii. Spluwa, kokosowa giwera. Kurczę, warto jednak się przechadzać trochę. Jednak trochę jeszcze warto się przechadzać. Tutaj powinniśmy też mieć dwa. Tutaj mamy misiaka. Razem z lustrami, jeszcze czymś innym, Bóg wie czym. Zaraz będzie po nich. Dobra. Warto jednak przychodzić później na etapach, zbierać, bo zobaczcie, tak to bym się męczył praktycznie przez, nie wiem, 2, 3, 4 minuty, a tak to po prostu przyszedłem, powaliłem i zwyciężyłem. Laleczki Anny mamy, więc ich nie musimy łapać. O, cie panie, i Anna powinna umrzeć. Nie umrze nawet. Masz, misiu, masz. 17 tysięcy obrażeń dla naszego misiaczka. Zbyt łatwe, zdecydowanie. Jezus, jak ja ziewam. Masakrycznie sporo. Dobra, widzę, że tak. Możemy przejść tutaj na lewo. Moment, czy ja... skoro jesteśmy obok domu Anny... No właśnie, 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 właśnie. A nie, moment, to nie ten dom, nie ten dom. Czy ja tutaj jak przejdę, to będę miał dostęp do tego? Tak, mam dostęp, cieszy mnie to. Ano, no nasza... O, tutaj mamy. A nie, to jest trzepak. To moment, to z czego ja mam te klucze? Pojedynczej drewnianej blokady z mistycznej... A, w puszczy, okej. Okay. Czyli tam jednak. Gdzie to było? Moment. Nie, to jest mistyczna puszcza. Gdzie ja tutaj miałem w mistycznej puszczy? Może u góry. Może u góry u Anny. Przecież nie jestem pewien, tak naprawdę. Zaraz się zobaczy. No nie, to nie tutaj. Bo mamy dwa takie kluczyki aż, więc przydałoby się je aż zużyć.
Bo to aż szkoda, żeby się tutaj marnowały nam w ekwipunku. Tutaj? Nie no, tutaj mieliśmy tylko ten budynek taki. No właśnie, więc tu nic nam to nie daje. Tutaj może? A nie, to jest przejście po prostu takie. Tutaj też raczej nie. Chociaż tutaj chyba będzie to. Tutaj chyba to może być. Tak, mamy. Dobra, otwieramy sobie w takim wypadku dwa. Mamy skarby i sterydy. I mamy też sterydy. Okej, okay, czyli nie fartownie trafiłem, bo mogliśmy trafić jakiś sprzęcik ładny. Wiecie co, ja sobie to zaznaczę tutaj na mapie mniej więcej. Że tutaj i tutaj mamy do kluczy. Fajnie by było, gdyby było trochę więcej tych znaczników minimalnych jakichś. Okej, okay, w takim razie wychodzimy. I kurczę, ja mam już 40 minut nagrania, szybko bardzo. Czy ja to robiłem? Nie jestem pewien. Pewnie tak. Bo to jest tutaj aż zbyt proste, żeby tego nie zrobić. A, dobra, widzę już, na czym polega tutaj haczyk w tym. Okej, okay, zawalczymy z lustrem. Nie razem z duszkami. A macie. Jedna tora je już po nich. Lodowe odłamki, bo widzę, że to są ogniste stwory. O kurcze, jedno się trzyma. Nie ma kapitulacji, idziesz z nami. Dziękuję. To może jednak nie zaliczyłem tylko tutaj zadanka. Dobra, przechodzimy na lewo. Muszę wejść jakoś tutaj niżej. Okej. Okay. Tutaj bardzo mało stworów pokonałem. O Jezus, jak ja tutaj mogę iść teraz? Muszę tylko z nimi jeszcze zawalczyć, okej. Okay. O macie. Załatwieni w bardzo ładny sposób. I jeszcze ciebie. Farto przychodzić, Jezu. To jest zupełna różnica, zobaczcie. Mimo, że dostajemy wciul mało pedeków, to zobaczcie, jak szybko nam się udaje ich wszystkich tutaj pokonywać. Mamy kartę! Wzmacnia obrażenia przywołań o 1%. Tutaj w takim razie sobie mogę odznaczyć. Wiecie co, zawalczę szybko, na szybko z tym lustrem. Jak ja tutaj mogę przejść teraz? Reszty! To bardziej skomplikowana jest jednak droga. Zaraz tam dojdę. Zaraz tam będę. A tutaj mamy też jeszcze to wejście. Dziwne. O, możemy sobie od razu zawalczyć tutaj jeszcze. Laleczka Natalii, proszę bardzo. Natalii powinna oberwać troszkę. Ale nie na tyle, żebyśmy mieli się o co martwić. Kwaśny deszcz. I co mamy? Laleczkę Lensa w końcu mamy, okej. Okay. Jego by się akurat przydało złapać. Możemy tak walnąć. No oczywiście. Dobra, to złapimy kiedy indziej. Chcę na szybko to zrobić, bo mam 43 minuty nagrania. Powinien tak naprawdę kończyć już, a nie jeszcze tam chodzić. Może w następnym jeszcze odcinku sobie minimalnie pochodzimy. Być może. Obszarówkę chcę zadać. Jej. Zarąbani. Tu już trochę bardziej widać ten pasek. Głos mi się zaczyna trochę łamać. Proszę bardzo, tam. Muszę się koniecznie czegoś napić po odcinku. W górę. I teraz będę miał ładne przejście. Proszę bardzo. Dziwne, że tego gluta nie musimy pokonywać tutaj. Jej, i skrzyneczka załatwiona. Mamy zabawkę. O proszę, bank krwi. Przenośna aparatura podtrzymująca życie. Zwiększa obrażenia zdolności bio. Jak mogę do tamtej skrzynki się jeszcze dostać? A normalnie mogę się dostać. Czyli po prostu jej nie zauważyłem. Okej, okay, mamy to zczyszczone.
Tak więc, moi drodzy, ja chyba z wami się będę już żegnał. Jeszcze sobie tutaj wezmę od razu tą walkę. Mogę się z wami żegnać w walce, chociaż zaraz pewnie będzie po walce. No, jak widać zresztą. Moi drodzy, jeśli ten odcinek mi się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Możecie mi powiedzieć, co myślicie o takiej formie odcinków. Czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba? Bo według mnie ja się czuję o wiele lepiej teraz, odstresowany praktycznie. I nie czuję się zmęczony walką teraz z Posejdonem. Wręcz nawet jest przyjemnie, jak widzicie, bo wrogowie giną od jednego praktycznie uderzenia. Pyk, pyk. Cudnie. Bo no jesteśmy mocno dohapeczeni tak naprawdę i mamy dobre zdolności już zrobione na tym etapie rozgrywki. O, tutaj jest kolejny ten. Zaznaczymy. Pyk. No i moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.